to firma logistyczna. Zajmujemy się zarówno składowaniem towarów, ich magazynowaniem, przechowywaniem, wszelkiego rodzaju usługami dodatkowymi związanymi z tym magazynowaniem, a także transportem, transportem drogowym, w tym jeśli chodzi o transport drogowy, mówimy głównie o transporcie drobnicowym, ale także jest to transport częściowy bądź całopojazdowy, również fracht morski i lotniczy i szereg usług dodanych do wszystkiego. W Rabenie dużo się dzieje, w tym roku mamy 90. rocznicę grupy Raben w Europie, 30 lat w Polsce. W związku z czym, żeby podkręcić tę naszą rocznicę, bardzo mocno wchodzimy w projekty ekologiczne. Zresztą cała nasza rocznica poświęcona jest ekologii. A teraz akurat trwa głosowanie na jeden z ekoprojektów, który Grupa Raben w grudniu wesprze. Także Państwo możecie zagłosować na nasz ekoprojekt. Do wyboru jest ratowanie nietoperzy w Niemczech, bądź ratowanie bocianów w Czechach, tudzież ratowanie włoskich plaż. Ja zachęcam do wejścia na naszą stronę i do głosowania. Na tegorocznych targach jakości stacji paliw Moja mamy przede wszystkim do zakomunikowania, że nasze sieć liczy już ponad 350 działających obiektów, z czego 22 obiekty są stricte dedykowane dla największych firm z największymi pojazdami ciężarowymi. Moja firma to również oprócz programu kart flotowych, również aplikacja mobilna, w którą w ostatnim czasie bardzo mocno inwestujemy. Chcemy po prostu, aby tankowania w pewnym sensie przeszły w etap mobilności, stąd też bardzo rozwijamy to narzędzie, które zarówno jest bezpieczne, ponieważ można płacić zbliżeniowo, czy też poprzez wygenerowany 6-cyfrowy kod. To jest bezpieczne dla użytkownika z uwagi na obecny czas pandemii, jak również dla zarządzającego całą flotą jest to narzędzie, które praktycznie zawsze ma pod ręką. Leon System jest systemem jednym z wielu obecnych na polskim rynku. Tak? Oferuje przede wszystkim pozycjonowanie pojazdów, jak i również usługi związane w ramach tego pozycjonowania, czyli ETOL, SENT, jak i również planowanie czy ranking eco. Tak? Jest to system, który daje wiele też możliwości związanych z rozliczaniem i czasu pracy kierowców, przy udziale integracji firm zewnętrznych, jak i również potrafi samoczynnie rozliczać delegacje. Z uwagi na to, że jak widać, konkurencja rośnie, my również próbujemy dostosować do aktualnych trendów, tak? Czyli próbujemy zmienić mapy, żeby mapy były bardziej pod kątem aut ciężarowych, tak? Żeby firmy mogły sobie tak zwany routing czy planning zrobić bardziej profesjonalnie, tak? Żeby auta nie utknęły gdzieś w jakichś bocznych drogach, tylko były prowadzone w sposób profesjonalny od początku do samego końca do miejsca rozładunku. Maja LNG od Kryogaz to rozwiązanie dla firm transportowych, które poszukują możliwości tankowania gazu skroplonego do ciężarówek. Oferujemy zarówno karty paliwowe, jak i budowę stacji tankowania oraz zaopatrujemy stację własną flotą cystern. To, co wyróżnia nasz produkt, to dobranie rozwiązań pod względem tankowania do potrzeb klienta. Każdorazowo wykonujemy audyt, gdzie określamy zapotrzebowanie na ilość tankowanego gazu oraz dobieramy stację. Całość stacji wykonujemy samodzielnie naszym działem technicznym, a klient może cieszyć się tanim i pewnym źródłem dostaw LNG dla swojej floty. Nasze rozwiązanie bazuje na 5-letnim doświadczeniu. Wykonaliśmy już 3 stacje tankowania LNG dla naszych klientów. W 2022 roku planujemy otwarcie co najmniej 2 nowych stacji tankowania LNG. Zapraszamy wszystkie firmy do współpracy w zakresie kart paliwowych, jak i budowy stacji na własnych bazach transportowych.